księża biskupi, przewielebni księża, czcigodni bracia i siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu. I tak nadszedł ten ostatni dzień roku 2021. Jaki on był? Koniec roku zmusza nas do podsumowań. Te myśli niejako same się nasuwają. Chcemy Bogu dziękować za wszelkie łaski, za wszelkie dobro, które dzięki Niemu mogliśmy uczynić. Ale nade wszystko chcemy Panu Bogu wynagrodzić i przeprosić za to, co było złego, co było tak naprawdę nasze i tylko nasze, nasze grzechy. Jak zapamiętamy ten rok 2021? Na pewno będziemy go pamiętać jako kolejny rok ograniczeń z powodu koronawirusa. Pomieszał nam plany, ograniczenia spowodowały, że nasze przyzwyczajenia musieliśmy zmienić. Przestaliśmy się nawzajem zapraszać, zaczęliśmy nieraz unikać ludzi. Zaczęliśmy nieraz bać się jeden drugiego. Nie można było pewnych rzeczy zaplanować. Okazało się, że musimy się podporządkowywać różnym decyzjom sanitarnym, które nie zawsze rozumieliśmy, czy też nieraz nie chcieliśmy się z nimi zgodzić. Często mówiliśmy, że nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, iż pandemia może tak zmienić świat, że teraz wszystko wydaje się być podporządkowane temu zdradliwemu wirusowi. Wiemy, że nasze życie powinniśmy podporządkować Jezusowi. To wiara ma kształtować nasze życie. Może wydawało się nam, że Jezus za dużo od nas oczekuje, że za dużo od nas żąda. Mówiliśmy, że dzisiaj są inne czasy, że nie da się pościć tak jak kiedyś, że nie da się nie iść na zabawy w czasie Adwentu czy też w Wielkim Poście, że chodzenie do co niedziela do kościoła jest nie na dzisiejsze czasy, bo trzeba wypocząć od pracy. Jakże często rodzice usprawiedliwiają dzieci, które nie chodzą na katechizację, bo one muszą chodzić na tańce, mają uczyć się dodatkowo języków, czy też grają w piłkę. Dzisiaj to wszystko, całe nasze życie zmieniliśmy nie z powodu Jezusa, ale z powodu wirusa. To jednak nie sprawy zdrowia, czy też jakieś choroby powinny być na pierwszym miejscu w naszym życiu, a raczej nasze życie wewnętrzne, do którego wzrostu jesteśmy zaproszeni przez Jezusa. Słyszeliśmy dzisiaj świętego Jana, który w pierwszym swoim liście pisał: dzieci, jest już ostatnia godzina. I znowu, kiedy rozważamy te słowa, to myślimy o naszej ostatniej godzinie, do której mamy się przygotować, ale także o ostatniej godzinie życia naszych bliskich, którzy w tym roku odeszli z tego świata. Te odejścia są tak bolesne, że trudno o nich mówić bez wzruszenia. I choć wierzymy, że zostaliśmy zaproszeni do lepszego świata, to jednak brak kogoś, kto do tej pory był blisko nas, jest bolesny. Zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. Puste nakrycie przy stole uświadamia nam, że tej osoby już z nami nie ma. W tym roku z naszej parafii odprowadziliśmy na cmentarz
17 zmarłych. Nie możemy nie wspomnieć siostry Oli, której tragiczna śmierć tak bardzo nas dotknęła. Wierzymy, że Bóg przyjął jej cierpienie i że przez nie może już świętować w niebie. W tym naszym życiu parafialnym były i radosne chwile. W tym roku było 29 chrztów, 24 śluby, 11 osób przystąpiło do bierzmowania i 26 dzieci przyjęło pierwszą komunię świętą. Do katedry przychodzi jednak o połowę mniej ludzi. W tym roku w jedną niedzielę listopadową liczyliśmy wszystkich wiernych. Było nas 1000 osób. Te wszystkie obostrzenia powodują, że unikamy kościołów. Boimy się zarażać. Choć nieraz w tym samym czasie idziemy do sklepu, mówiąc, że tam iść musimy. Pocieszające jest to, że ci, którzy przychodzą do kościoła, w większości przyjmują komunię świętą. W tym roku rozdaliśmy w naszej katedrze 70 tysięcy komunii świętych. Rok 2021 to rok święceń kapłańskich księdza Antona Labaja i księdza Nazara Zuzaka, którzy poszli do seminarium z naszej katedralnej wspólnoty. Wielka to radość dla wspólnoty, że spośród nas Bóg raczył wybrać sobie pasterzy. Ich drogą poszedł kleryk Marian. Liczymy, że jeszcze może ktoś wybierze się do seminarium. To wielkie powołanie nas wszystkich. Mamy się modlić o to, aby także z naszej wspólnoty byli klerycy, ale także były dziewczęta, które pójdą do klasztoru. Rok miniony to kolejny rok renowacji naszej katedry. Te zewnętrzne sprawy są także istotne dla naszej wspólnoty. Najpierw wielki witraż na frontonie katedry. Choć nie widzimy go w pełni, to prawie w 90% jest już odnowiony. Podobnie i sklepienie nad organami, szafy organowe. Również w remoncie są nasze organy. Udało się zmienić posadzkę w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej i odnowiono epitafia w kaplicy Jabłonowskiej. Mamy odnowiony obraz z ołtarza Przemienienia Pańskiego. Mamy nadzieję, że w tym roku zakończą się prace przy posadzce kaplicy Jabłonowskiej oraz wyremontowane zostaną stalle z lewej strony naszego prezbiterium. Wiele jest planów na następne lata, ale to zależy także od naszych modlitw. Dziękujemy nieustannie za naszych dobroczyńców i modlimy się za tych, którzy pracują przy naszej katedrze. Kończący się rok to okazja do podziękowań. Najpierw Panu Bogu. Wiele łask od Niego otrzymaliśmy. Za każdą z tych łask jesteśmy wdzięczni. Wdzięczni jesteśmy i Maryi łaskawej, która z tego obrazu przez te wszystkie wieki na nas z miłością spogląda i pomaga nam nieustannie. Po Bogu, Maryi, świętych, którzy się nami opiekują, naszą wdzięczność wyrażamy ludziom. Przede wszystkim dziękujemy naszemu arcypasterzowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, metropolicie lwowskiemu, który tak wielu starań dokłada, aby katedra była piękna, a kapłani i świeccy by szli drogą, prostą drogą do świętości.
Za tę troskę chcemy się odwdzięczyć modlitwą o Twoje, księże arcybiskupie, zdrowie i o dary Ducha Świętego dla jasnego rozeznania, jaką drogą należy podążać, by nigdy nie zejść z drogi Bożej. Dziękujemy księżom biskupom, zwłaszcza tym, którzy tutaj tak blisko nas żyją, biskupowi Edwardowi, biskupowi Marianowi, którzy zawsze gotowi są wspomóc nas swoją obecnością, by modlić się z nami, przewodniczyć tym modlitwom. Wszystkim kapłanom dziękuję za składaną tutaj ofiarę eucharystyczną. Posługa na rzecz katedry i wspólnoty parafialnej to wielkie wyróżnienie. Dlatego wdzięczny jestem za pracę wszystkim kapłanom, księdzu doktorowi Krzysztofowi Szebli, księdzu doktorowi Aleksandrowi Kusemu, księdzu Janowi Tymaniowi, księdzu Romanowi Brodzie, a także spowiednikom, księdzu kanonikowi Bronisławowi Baranowskiemu oraz kapłanom diecezjalnym i zakonnym, którzy podjęli się dyżuru w ciągu tygodnia. Warto zauważyć, że nauki katechizmu pobiera u nas ponad 150 dzieci i młodzieży, za co składamy serdeczne podziękowania uczącym księżom katechetom i siostrze Lidii katechetce. Dziękuję wszystkim instytucjom polskim i ukraińskim, którzy nam pomagają. Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność Polonice i Polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej z Łańcuta oraz Fundacji Świętej Jadwigi z Wrocławia. Dziękuję wszystkim indywidualnym osobom, zarówno ze Lwowa, jak i dobroczyńcom z całego świata. Dzięki Waszej pomocy te dzieła, jakie podejmuje nasza katedra, są realizowane. W sposób bezpośredni nasza wspólnota pomaga dzieciom chorym z domowego hospicjum oraz prowadzi świetlice dla dzieci z parafii katedralnej, a czyni to przez naszą fundację Dajmy Nadzieję. To właściwie jedna ta instytucja, którą nazywamy strony ukraińskiej, która nam tutaj pomaga. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, pomagając chorym i potrzebującym. Świat potrzebuje modlitwy. Dlatego dziękuję Bogu za tak liczne grono parafian, którzy żywo uczestniczą w życiu naszej parafii. Dziękuję za Stowarzyszenia Różańcowych, za grupy modlitewne modlące się koronką do Miłosierdzia Bożego, za Legion Maryi, za mężczyzn, którzy się jednoczą, stając się rycerzami Kolumba, za krąg rodzin i wszystkich nawiedzających Jezusa Eucharystycznego, zwłaszcza we czwartki. Dziękuję wszystkim współpracownikom duchownym i świeckim. Dziękuję siostrom zakonnym, siostrom Mariankom, siostrze Halinie, Teresie, Agacie, Lidii, Weronice oraz siostrze Alicji. Dziękuję siostrze Antonecie ze Zgromadzenia Sióstr Józefitek oraz siostrze Edycie ze Zgromadzenia Sióstr Sercanek, która podjęła się w tym roku gry na organach. Dziękuję Wam, drogie siostry, za modlitwę oraz pomoc zarówno w katedrze, jak i na plebanii. Dziękuję wszystkim współpracownikom świeckim, dzięki którym możemy tak pięknie przeżywać nasze nabożeństwa, organistom kościelnym, kościelnym straży katedralnej, ministrantom, lektorom, chórowi, chorążankom, zespołowi młodzieżowemu, dziecięcemu. Dziękuję sprzątającym i wszystkim opiekującym się naszą świątynią. Panie Jezu, przyjmij nasze dziękczynienie i obdarzaj nas swoją łaską. Prosimy Cię, daj nam wszelką potrzebną pomoc w
nadchodzącym nowym 2022 roku, byśmy potrafili wypełnić w swoim życiu to, czego od nas oczekujesz.